Trzeba się, proszę Państwa, umówić, czy panuje wolność słowa, czy nie panuje. Ja nie jestem zwolennikiem absolutnej akurat wolności słowa, uważam, że ważniejsze jest wolność działania niż wolność słowa, ale w Polsce teoretycznie, konstytucyjnie wolność słowa mamy zapewnione. Otóż pokazywanie w tym momencie facjaty Hitlera, Stalina, Lenina, Pol Pota, Kwaśniewskiego czy innego Schrödera, czy Zapatero, no, nie powinno być zakazywane. Znaczy, większa jest szkoda, jeżeli ktoś powie, że bezrobotnym należy się zasiłek, prawda? Albo że samotnym matkom należy dawać zasiłki, to znaczy większa szkoda niż pokazanie twarzy Lenina czy Hitlera. W związku z czym nie widzę żadnego powodu, żeby tego zakazywać. Wszelako obowiązuje w Polsce przepis, który może należałoby znieść, ale obowiązuje, który zakazuje pokazywania twarzy rozmaitych socjalistycznych, narodowo-socjalistycznych, komunistycznych i innych takich zbrodniarzy. No, jeżeli nie wolno pokazywać Hitlera, no to tym bardziej nie powinno być zakazane pokazywanie Stalina, który zamordował nie 6 milionów ludzi, a 20 milionów ludzi, a tym bardziej pokazywanie Lenina, który zamordował 40 milionów ludzi. W związku z czym, powtarzam, jeżeli zakazujemy pokazywania Hitlera, to tym bardziej powinno być zakazywane pokazywanie Stalina, a tym bardziej pokazywanie Lenina. Zatem, proszę Państwa, w Unii Europejskiej rządzi lewica. Ja na przykład w kraju najbardziej socjalistycznym, w Belgii, widziałem serię znaczków pocztowych, na których figurują największe postacie XX wieku i wśród nich figuruje oczywiście Włodzimierz Filicz Ulianow, pseudo-Lenin. Jak najbardziej na bardzo poczesnym miejscu jest tam 10 największych postaci i wśród nich jest Lenin. Hitlera nie ma. Otóż, proszę Państwa, dlaczego Lenin jest dobry, a Stalin i Hitler są źli dla lewicy? Otóż, proszę Państwa, Hitler był antysemitą, natomiast bolszewicy to byli na ogół Żydzi. Zostali na teście, że trochę Żydów się ocalało, ale już mniej. Dlatego dla lewicy kolejność jest dokładnie odwrotna. Najgorszy jest Hitler, mniej zły jest Stalin, a Lenin jest wręcz dobry. Dla nas, dla prawicy, jest dokładnie odwrotnie. Hitler jest zbrodniarzem, Stalin jest większym zbrodniarzem, a Lenin jest mega zbrodniarzem. Zbrodniarzem, powiedziałbym, ludowym. Gdzie pozwolił zamordować 40 milionów najlepszych synów ziemi rosyjskiej, arystokratów, burżuazję, artystów, prawda? Wtedy wszystkich mordowano. Felix Dzierżyński, Polak zresztą, nawiasem mówiąc, ku hańbie naszego narodu, prawda? Mówił, że patrzcie na ich ręce. Jeżeli nie są to ręce spracowane, to będą fizyczną mordować. No, wymordowano wszystkich rozsądnych ludzi w Rosji. Przez 60 lat Rosja się nie mogła podnieść po tej klęsce, którą zadali jej bolszewicy. A my mamy towarzysza Lenina tutaj reklamować. To już lepiej reklamować Dzierżyńskiego.